Myślę, że nie wiem, gdzieś pojechać nad morze. Powypoczywać wspólnie. Tak jest, dokładnie. To jedno z marzeń pana Krzysztofa, które chciałby zrealizować wspólnie ze swoim synem Mikołajem. Niestety chłopak cierpi na czterokończynowe porażenie mózgowe i epilepsję, co pozbawia go szans na normalne życie. Zaburzony jest układ nerwowy centralny i zaburzone jest funkcjonowanie całego organizmu. W przypadku Mikołaja jest bardzo wysoka spastyka i Mikołaj przez to ma bardzo wysokie napięcie mięśniowe, czyli zarówno ręce, jak i nogi są po prostu idą mu w iksiki. Ma kłopoty zarówno z oddychaniem, no w ogóle on się nie porusza. Mikołaj wymaga opieki i pomocy w podstawowych czynnościach, takich jak na przykład karmienie. Jego tata zrezygnował z pracy po to, by móc samodzielnie zajmować się synem. Rodzina w moim życiu jest najważniejsza. Ważne jest to, żebyśmy byli właśnie wszyscy razem. On bardzo dobrze reaguje, rozpoznaje rodzeństwo, nas, świetnie się czuje w gronie rodzinnym. Z postawy męża dumna jest pani Barbara, mama Mikołaja. Syn państwa Lewandowskich z powodu chorób nie ma rytmu dobowego i budzi się w nocy. Razem z nim sen kończy jego tata. Cieszę się bardzo, że jest, że nie odszedł i że potrafi podołać temu bardzo trudnemu zajęciu. I przede wszystkim mąż, całymi nocami właściwie z nim siedzi. Mąż to jest takim moim aniołem, że dzięki temu przynajmniej mogę się wyspać i mogę jechać do pracy rano. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jestem jedynym żywicielem rodziny. Pan Krzysztof pomaga Mikołajowi również w rehabilitacji. Mimo ćwiczeń kręgosłup chłopaka wykrzywia się, co może doprowadzić do konieczności przeprowadzenia ryzykownej operacji. Jedyną nadzieją jest specjalne siedzisko, które kosztuje około 24 tysięcy złotych. Wydatek ten przekracza możliwości rodziny. Dzięki niemu skolioza, którą ma Mikołaj, może być korygowana. To jest taka synergia pomiędzy rehabilitacją a wykorzystaniem tego, uzupełnieniem rehabilitacji poprzez to siedzisko. Przez kilka godzin, w którym on będzie się znajdował w tym siedzisku, będzie można wpłynąć na tą skoliozę. Zbiórka na siedzisko dla Mikołaja rozpoczęła się we wrześniu i potrwa tylko do końca roku. Niestety uzbieraliśmy dopiero 13% wartości potrzebnej kwoty. Zbiórka jest prowadzona na portalu Się Pomaga. Można w ten sposób pomóc Mikołajowi. Można też wejść na stronę Fundacji Potrafię Pomóc www.potrafiepomoc.org.pl i tam znaleźć Mikołaja Lewandowskiego i w ten sposób też wpłacić pieniążki tytułem darowizny. Siedzisko jest dla Mikołaja bardzo ważne. Pomoże ustabilizować kręgosłup i zmniejszyć cierpienie chłopaka. Piotr Błachut, Echo 24.